Przegląd tygodnia, Łukasz Karpiel, witam Państwa. Bieganie czy bójki na terenie cmentarza do tej pory były uznawane za przejaw zdziczenia obyczajów. Takie zachowanie narażało również na sankcję karną, a przynajmniej na ostracyzm społeczny. Jednak dzięki obchodom setnej rocznicy bitwy pod Verdun, w której przypomnijmy zginęło blisko 700 tysięcy osób, zostało awansowane do artystycznego działania. Wszystko za sprawą spektaklu w reżyserii niemieckiego twórcy Volkera Schlondorfa. W widowisku wzięło udział prawie 4000 młodych Niemców i Francuzów, którzy przy dźwięku werbli przebiegli między grobami wojskowego cmentarza. Następnie podzielili się na dwie walczące ze sobą grupy. Uczniowie zadawali sobie ciosy i przepychali w rytm wybijany przez doboszy. Na metalowych beczkach. Pojawienie się postaci symbolizującej śmierć położyło kres walce. Widać, że organizatorzy postanowili nie zaprzątać młodych głów takimi przeżytkami jak szacunek dla zmarłych czy nauka patriotyzmu, a dali prymat fizycznemu rozwojowi młodzieży. Mylił się Eliot. Nasz świat skończy się nie z kowytem, nie jękiem, lecz bieganiem. W podobnie nietuzinkowym anturażu postanowił oddać cześć ofiarom zamachu w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier złożył kwiaty przed prowizoryczną tablicą pamiątkową na stacji metra, gdzie doszło do eksplozji. Były premier ubrany był w strój do biegania. Bowiem Tusk wziął później udział w brukselskim półmaratonie. Dodajmy, że bieg nie odbywał się pod hasłem upamiętniania ofiar zamachów. Dobrze, że polski polityk, który znany jest z zamiłowania do fizycznej aktywności, nie uprawia na przykład zapasów. Wtedy w sieci znalazłyby się jego zdjęcia w gustownym trykocie. Albo, co jeszcze gorsze, nie uprawia pływania lub też nie wybierał się do sauny. Jedni nie potrafią z godnością uczcić ofiar, a innym z kolei przeszkadza godne przeżywanie świąt. Jak na przykład jednemu z warszawskich kierowców, któremu idąca drogą procesja Bożego Ciała tak bardzo przeszkadzała, że postanowił przez nią przejechać. Krewki użytkownik drogi podążał za procesją, wjechał w nią i zmuszał uczestników do ucieczki spod kół auta. Za swój czyn został ukarany mandatem w wysokości 500 zł oraz 6 punktami karnymi. Kiedy słyszy się tego typu doniesienia, chce się powiedzieć tylko jedno. O tempora, o mores, grzanie antykatolickich nastrojów przez liberalne media i mentalnych spadkobierców Urbana i Palikota wkrótce może doprowadzić do tragedii.